wspaniała niedziela. Moi rodzice są super. Tyle rzeczy mi kupili. Książkę. Piłkę. Nowe buty. Ale najlepsza jest ta nowa gra. Od dawna o niej marzyłem. Jaka gra? Pokaż. Cześć. Cześć. Zobaczcie, co mam. Właśnie wróciłem z galerii. Właściwie to nie mamy teraz czasu na rozmowę. Nie macie czasu? A co będziecie robić? Idziemy do kościoła na mszę. A wy nie idziecie? Coś ty. Wystarczy, że cały tydzień musimy chodzić do szkoły. Chyba należy nam ci trochę odpoczynku. A nie tylko obowiązki i obowiązki. W niedzielę mam wreszcie czas, żeby odpocząć, połazić sobie po sklepach, spotkać się z przyjaciółmi. Macie rację, że niedziela jest po to, żeby odpocząć. Moja ciocia pracuje w galerii i zawsze powtarza, że najbardziej żal jest jej tego, że w niedzielę nie może spędzić czasu z rodziną, bo musi pracować. Zakupy przecież można zrobić inne dni tygodnia. A do kościoła nie chodzimy z obowiązku, tylko żeby się spotkać z przyjacielem. Z przyjacielem? Jakim przyjacielem? Nie wiesz z jakim? To posłuchaj. Proszę cię, zatrzymaj się. Dziś dla ciebie mówi pan. Proszę mnie, jestem tak nieśmiertelny. Muszę to, muszę rozpocząć. On do ciebie zbliża się. On ci daje przyjazd. Przyjazd to największy dar, jaki daje Tobie Bóg. Przyjazd to największy skarb, umie go wziąć. On z przyjaźni Tobie dał, ciszę leśną i toń mórz. Błękit nieba, górski szczyt, on Tobie dał. Ty w swym życiu zdarzy się. On jest twoją stylacją. On twój pan, przyjaciel twój. Gdybyś nawet został sam, cały świat opuści cię. Bo on stąd zawsze jest. Jezus bardzo kocha cię. Przyjaźń to największy dar, jaki daje Tobie Bóg. Przyjaźń to największy skarb, umie go wziąć. Od przyjaźni Tobie dał ciszę leśną i toń mórz. Błękit nieba, górski szczyt, on Tobie dał. No dobrze, naprawdę musimy już lecieć. Trzymajcie się. Cześć. One są jakieś dziwne, no nie? No chyba tak. Ja przynajmniej mogę sobie pograć w moją grę. Cześć. Cześć. Co robicie? A nic, tak tylko sobie siedzimy. A wy co? My wracamy z kościoła. No nie, my też. Naprawdę nie ma już ciekawszych rzeczy niż chodzenie do kościoła. O co ci chodzi? Przecież jest niedziela. Ja w każdą niedzielę chodzę do kościoła. Ale po co? Co ciekawego można robić w kościele? No dobrze, wiem już, że można się spotkać z przyjacielem. Ale co to za przyjaciel, z którym nie można porozmawiać? Jak to nie można porozmawiać? Ja z nim rozmawiam bardzo często. Ale jak? Po prostu modlę się. Ale jak? No, rano witam się z nim, mówię mu o różnych sprawach. Często proszę o coś, pytam go o radę. I to wystarczy? Tak.
Ja też zawsze wiem, że Pan Bóg jest ze mną i wspiera mnie, kiedy tego potrzebuję, a gdy jest mi bardzo ciężko, to wtedy się tak modlę. Gdzie jesteś, Panie Boże, Ojcze mój? W skrytości serca szukam Twoich dróg. O, usłysz głos wołania duszy mej. Odpowiedz mi miłością Twą. Bo kiedy dawał ją. Ty jesteś przy mnie, Panie Boże mój, to czuję się tak piękno i wypadę. Chcę ostrą dawać ludziom miłość swoją, po to by brata kochał zawsze. Kiedy idę w życiu sam, jest mi źle, tylko Bóg znając mnie, o tym wie. Napełni dziś od nowa, Panie, głębią swą, bym z radością innym ludziom dawał ją. Właściwie ja też bym chciał mieć takiego przyjaciela, który zawsze jest przy mnie, z którym można porozmawiać i który pomoże w trudnej sytuacji. Tylko co powinienem zrobić? Nic specjalnego. Po prostu powiedz mu o tym. To wystarczy? Jeśli bardzo tego chcesz, to tak. No dalej, spróbujcie. Panie, wyznaczyłeś mi drogę, po której ciągle muszę iść. Czasem Jezus sił mi brak, aby wędrowcem twardym być. Gdy powinno, że na mnie czeka. Ciebie, o Panie mój, znaczony drogi.
zakupy w niedzielę. Właściwie można znaleźć na co czas w tygodniu. Jeśli chcecie, w następną niedzielę zabierzemy was na mszę. Dobra, to jesteśmy umówieni. I zapamiętajcie to, co najważniejsze. Nie pragnę nic prócz Jezusa, by w sercu radość mieć. Dziękujemy.